wskazuje dowód osobisty numer CGC 88-77-90. Proszę dodać dokument, poproszę o podejście do barierki. A czy już mam podejść, tak? Tak. Włączam pana obowiązku. Płaszcz i zapisy, gdzie pomogę? Mamy szatnię, ale proszę. Daj, daj. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy, że zeznawanie nieprawdy, że zeznawanie nieprawdy grozi odpowiedzialności karnej. Czy zrozumiał pan to świadczenie? Panie świadku, czy pan w tej sprawie został w dzisiejszym wykonaniu? Czego ta sprawa dotyczy? Mniej więcej kojarzę, tak. Proszę pana, ale pan ustawi ten sprzęt i usiądzie, żeby go przeszkadzał. Co może pan w związku z tą sprawą zeznać? Co jest panu w sprawie wiadomo? Chodziło o jakiś personalny wpis, tak? Jakiegoś pana. Chodziło o personalny wpis jakiegoś pana, odnoszący się do jakiegoś pana. Jaki wpis, kto miał go, ten wpis, być autorem tego wpisu, gdzie ewentualnie, czy pan posiada? Ponoć tutaj, Bartłomiej, tak? Grzeja? A tu musiałbym znać kontekst całej sytuacji, też wypowiadać się na czymś, czy się nie ma pewnego pojęcia. Ja nie mam się znaczy tak, ze słyszenia. Wiem, że personalnie się odnosił do odnosił jakiegoś pana. Wiem, że personalnie Bartłomiej Grzeja odnosił się do jakiegoś pana. Czy wie pan, gdzie ten wpis został umieszczony? Social media, na Facebooku bodaj. Wiem, że ten wpis został umieszczony na Facebooku, na social media. A pan zna pana oskarżonego? Kojarzę. Czy pan jest współpracownikiem, czy miał pan styczność? Nie, ale... Jestem współpracownikiem oskarżonego. Miałam z nim styczność. Proszę pana, ja proszę, żeby pan prosiadł, to pan przeszkadza. Po raz kolejny. Z racji zawodu wielokrotnie spotykaliśmy przez lata na demonstracjach. Z racji nie słyszałam zawodu. Spotykaliśmy się wielokrotnie na demonstracjach. Robiłem z Bartłomiejem na demonstracjach tak zwane sepki, czyli szybkie wywiady. Robiłem z Bartłomiejem na demonstracjach sepki, szybkie wywiady. Nie znam, bo byłem sam gminy, ale nie też rzeźbianym artystą. Skojarzenie jest na tym, że kojarzę. Kojarzę jego pracę. Kojarzę, tak? Mimo, że znać co jakiś nie jestem, pomagactwa, kojarzę jego pracę. Z dwa razy może był też u nas w studio, też zapraszany gość. Proszę pytania do świata. Przypominam, że obracamy się w tezie dowodowej, na którą są możliwości do zeznania. Pan mecenas, ja tak, pierwsze pytanie. Czy Lesław Piszewski jest, koledzy, świadkowi znany. Czy słyszał o jakichś jego wypowiedziach skierowanych do narodu polskiego? I jakby, o to pierwsze. Kojarzę, tak, kojarzę. Aczkolwiek ja na nim się specjalnie nie skupiałem. Lesława Piszewskiego, tak. Aczkolwiek na nim się specjalnie nie skupiałem. Znaczy jest znany ten człowiek z takich, nazwijmy to, radykalnych antypolskich wypowiedzi, prawda? Znany jest radykalnych antypolskich wypowiedzi. Bardzo mocno godzący w polską rację stanu. Mocno godzący w polską. Polski interes narodowy, generalnie wydarł jako taki. Też jest jakby znany z tego, że dezinformuje w przestrzeni publicznej. Polską rację stanu. Dezinformuje w przestrzeni publicznej. Historycznie, prawda? Historycznie. Ale jakimś takim wybitnym znawcą jego nie jest. Wybitnym znawcą tej postaci nie jest. Proszę pytanie. Czy... ta moja wypowiedź... Proszę siedzieć, panie oskarżony. Ale to... Dobrze. Czy ta moja wypowiedź skierowana do Lesława Piszewskiego jaki miała charakter? Ta wypowiedź w social mediach... Może zapytamy pana świadka, czy zna taką wypowiedź, którą w ogóle pan adresował do pana Piszewskiego, jakiej treści była ta wypowiedź, bo pan świadek do tej pory tutaj bardzo ogólnie powiedział, że raczej nie ma wiedzy. Kojarzę, ale dałbym radę przypomnieć. Za pozwoleniem, tyle panu świadkowi chcę przypomnieć. Była taka wypowiedź na Twitterze 22 stycznia
takie treści. Była skierowana do pana Wyszewskiego. Parchaty Żyd wie, że Katyn to żydowska zbrodnia na narodzie polskim. Czyżby Żydzi planowali nowe święto? Chanuka jest radosnym żydowskim świętem z okazji wymordowania Greków i grabieży ich mienia. Purim jest z okazji wymordowania Persów. Zwłaszcza chodzi o ten fragment Parchaty Żyd. Czy pan zna tą wypowiedź w ogóle? Kojarzę tak, wypowiedź, o której mowa babcia z Kerzyna. Czy wie pan pod czyim adresem ta wypowiedź była? Na tą robotę, że nie ogarnia wszystkiego. Ja mam duży napływ. 96 ogarnia wszystkiego. Proszę pana, czy pan wie, do kogo była adresowana ta wypowiedź? Do pana Piszewskiego. A skąd pan wie, że to była do Piszewskiego adresowana wypowiedź? To wypowiedź była adresowana do Piszewskiego. Jasno, świadczy to z wpisu też. Z czego? Przecież, ale dlaczego pan tutaj odnotowuje to, że to jest wypowiedź od pana Piszewskiego, do pana Piszewskiego? On się nie pojawia zresztą w treści tej wypowiedzi. Czy pan zna kontekst tej wypowiedzi w związku z dyskutowaną kwestią na tym Twitterze? Czy to w związku z tym pan kojarzy, że Piszewski właśnie był jakby... Nie sugerujemy odpowiedzi. Rozumiem, że pan później się odnosił do tych wszystkich kwestii atakowania Polaków. Rozumiem, że pan później... Więc do kogo mógł się odnosić do tego pana Piszewskiego? Atakowania Polaków. To wynika z treści tego wpisu, że on odnosił się do Piszewskiego. No też jasno tam jest wprost napisane te kwestie historyczne Purim Chanuka, no, o których sam Piszewski mówił wielokrotnie, tak? Więc to rozumiem, że się odnosił do kogo? Wielokrotnie mówił Piszewski. Czy wypowiedzi Piszewskiego właśnie odwrotnie przedstawiają te zagadnienia historyczne, skoro pan Bartłomiej Kurzeja właśnie dokonał takiego wpisu, że wypowiedź Piszewskiego zupełnie odmiennie przedstawia no, pewne zapatrywania na historię. W mojej opinii to są pomniejsze wypowiedzi Piszewskiego, tak? Pomniejsze wypowiedzi, ale takich zawodników, którzy w taki, a nie inny sposób atakują państwo polskie, no to w naszej rzeczywistości jest ogrom, prawda? Więc wiecie, no to, że my się skupiamy na wyimaginowanym antysemicie, to jest chwilę, on radykalny antypolonizm, prawda? I to powinno być karane, prawda? A to jest w przestrzeni publicznej, zauważcie, nagminne i tolerowane. To jest pytanie o wiedzę świata, nie o normalny kraj jest nie przyjęcia. To jeszcze raz tutaj przypominam. Czy znany jest świadkowi taki twór skalujący Polaków jak Omzryk? Oczywiście. Sam jestem pokrzywdzony przez ten twór. Znam Omzryk, sam jestem pokrzywdzony. Chciałem zwrócić najwyższy. Może pan coś więcej? Oj, to jest długa historia. Znaczy tak, Omzryk, czy tak zwany ośrodek monitorowania tamtych strat rasistowskich i coś tam, tak? Też frazesy to są wzory, co oni tam opisują. Założony przez przestępcę. Zbiega skazanego przecież przez polski wymiar sprawiedliwości na 2 lata więzienia za oszustwa. To jest przestępca i zbieg, bo wiemy, że zbiegł do Norwegii, prawda? Znaczy, no, czym oni się zajmują? Generalnie zbierają kasę, pomagają ludzi. Z tego co wiem, tam niezłe pieniądze są zbierane. No, z tego co wiem, też służby się nimi interesują dość mocno. Ja się nie dziwię i zastanawiam się, kiedy to nastąpi, bo to oni wyrabiają, panie szczerze, to jest no niebywałe, nieprawdopodobne, tak? Proszę pytania. Mówię o służbach specjalnych oczywiście. Typu ABW i tak dalej, CBSP. Czy... Proszę, mogę przykład swój też dać? Tak. Bo za samym Omzrykiem ja miałem kilka spraw. Gdzie oni chcieli też zniszczyć publicznie. Jedną prowadzili. To jest też ciekawe, bo to jest pięknie, bo oni chcieli na szczęście. Pana, został pan o coś oskarżony? Tak, proszę tak 212, że niby. Zostałam oskarżony z artykułu 212. Uraziłem jakąś grupę ludzi. Czyli to nie wynikało absolutnie z kontekstu, no ale że tak wyrażę, to była moja opinia, sprawa polityczna. Rozumiem, z zawiadomienia było to Omzryku, tak? Oni tam brali udział. To było z zawiadomienia. To jest też niebywałe, nie? Że właśnie polskie sądy. Dobrze. Proszę, kolejne pytanie. Biorąc pod uwagę zdania tych ludzi. Pana, ale jakby pana zdanie na temat sądów polskich nie interesuje. To nie jest moje zdanie,
My zajmujemy się tutaj inną sprawą, aniżeli pana sprawa. To jest istotne, bo oni pomagają ludzi. Według mnie to nie jest istotne. Proszę. To jest istotne, bo człowiek siedzi i nie wie. Proszę pytania. Bo proszę o pytanie w ramach tezy dowodowej, na którą sam wypuścił zeznania świat. Proszę pana, czy pan zna więcej szczegółów na temat więcej szczegółów, które dotyczyły polemiki pana Kurzeli z Piszewskim na temat pewnej, na temat fragmentów z historii, na temat w ogóle pojęcia parchaty Żyd i w ogóle jakich więcej szczegółów na temat tej polemiki z Piszewskim, która w jakiś tam sposób jest kwintesencją i wyłapanym fragmentem tam przez prokuraturę, gdzie doszukuje się jakiegoś czynu przestępczego. Natomiast chodzi o to, czy pan zna więcej szczegółów na temat tej polemiki między Piszewskim a Kurzejem. To jest pan Piszewski w ogóle? Nie, pan nie jest zainteresowany. Proszę pana, proszę odpowiedzieć na pytanie. To jest oskarżenia publicznego. A czyli nie ma tego pana Piszewskiego? Nie. Znaczy słuchajcie, no ja wiem z tego co wiem. Do sądu właśnie. Wysoki sądzie. Ten człowiek jest znany, no to przecież każdy musi przejść. Proszę pana, pytanie było inne. Pan mecenas sprecyzował pytanie. Czy posiada pan wiedzę na temat polemiki, jaką rzekomo pan oskarżony z panem Piszewskim miał prowadzić suma okoliczności? Czy polemika z tego co ja pijałem, to polega na tym, że pan to nie uświadamia pana, jak wygląda historia Polski. Ale proszę więcej szczegółów. Proszę pana, sąd nie zna tych szczegółów, które pan przypuszcza, że może publiczność zna i że mogę ja znać i oczywiście mój klient też zna. Natomiast proszę, żeby pan powiedział więcej tych szczegółów, ponieważ mamy sąd przekonać. Znaczy ja ze swojej strony mam za zadanie przekonać sąd do pewnych faktów, które mają naświetlić problem, jak naprawdę on wygląda i że tutaj nie ma przestępstwa. I teraz chodzi mi o taką rzecz, że pan więcej szczegółów wkładał na temat tej polemiki, związane jest z tym wpisem. Gdzie ta polemika miała się toczyć? Jak wyglądała? Kiedy i czego dotyczyła? Na Twitterze, tak? Z tego pomyliłem się na Twitterze i na Facebooku. Dotyczące radykalnych ataków pana Krzewskiego na Polskę, na Polaków. Dezinformowanie w przestrzeni publicznej. Radykalnie i dezinformowanie, w takim stylu ruski, prawda? To co robi Piszewski. Dlaczego w stylu ruskim? No to jest takie, na czym polega marksizm kulturowy? No, marksizm kulturowy polega, szanowni państwo, na tym, żeby przeinaczać znaczenie bardzo często słów, żeby zastępować jedne fakty innymi faktami, tak? Żeby znaczenie zupełnie coś innego i tym się a to musiałby też cały wywód na Nie, ten wywód mnie nie interesuje marksizmu, interesuje mnie ta polemika, więc proszę się skupić na tym. No i ta polemika polegała na tym, że Bartłomiej uświadamiał pana Piszewskiego, jak wyglądała. Ale to już pan powiedział. Historia i kultura to jest kwestia absolutnie. No jednak ja tych świąt nie uważam za święta, bo one jednak są. Ja tych świąt nie uważam za święta. Święta powinny być z radosnych wydarzeń typu narodziny Jezusa Chrystusa, prawda? To jest święto, czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to jest święto, tak? Ale a nie z kwestii ludobójstwa, prawda? A tutaj jednak mamy do czynienia i to jest zawsze mnie też zastanawiało tak historycznie, jak też się z tym zapoznawałem, że jednak Żydzi dużo kiedy część, ta polemika miała być prowadzona? Cieszy się z ludobójstwa, to jest słabe. Z tym się też panie świadku, pana opinie tak by nas nie interesują. Interesuje nas pana wiedza o faktach, tak? Zatem pytam, czy pan świadek posiada wiedzę odnośnie tego, kiedy ta polemika miała być prowadzona? Powiedziałem na Twitterze, tak? Pytam kiedy, nie powiedział pan kiedy. A to dokładnie nie pamiętam. Nie wiem, kiedy ta polemika miała być prowadzona. Pan Piszewski też miał polemizować z panem oskarżonym na Twitterze? Jakieś wypowiedzi miał swoje przedstawiać? Z tego nie pamiętam. Wypowiedzi. To skąd ta polemika miała wyglądać? Do tekstów pana Piszewskiego, prawda? Które są szeroko znane. Ta polemika miała być do tekstu Piszewskiego. Gdzie on te teksty zamieszczał? U siebie to znaczy gdzie? Dokładnie nie wiem, gdzie on teraz. Nie wiem, gdzie on te teksty miał u siebie zamieszczać. Nie wiem, gdzie on teraz publikuje. Nie wiem, gdzie on je publikuje.
Proszę pana świadka, czy w tej polemice, może przedmiotem tej polemiki była również wypowiedź Piszewskiego na jednej z rozpraw, która potem była upubliczniona. Czy to też było w ramach, znaczy czy ta jego wypowiedź jakby zawierała się w całej tej dyskusji publicznej na temat tych kwestii historycznych? Najprawdopodobniej była jakaś wypowiedź na rozpraw. Co to za wypowiedź, panie świadku, miała być? Ale całą masę miał tych wypowiedzi. On miał całą masę tych wypowiedzi. Odnosi się teraz cały kontekst już przez miesiąc tak naprawdę. Czyli pan nie zna konkretnej wypowiedzi. Rozumiem, chodzi o jedną z wypowiedzi, gdzie Piszewski pluje na Polskę, tak? No taki jak pluje na Polskę? Dużo. A może pan przytoczyć, w polemice, w której uczestniczył również bardzo niedużo, ale jakiekolwiek przykłady, gdzie właśnie ta polemika jest taka antypolska, oczerniająca. Na przykład oskarżanie Polaków o antysemityzm. O co jeszcze? Polacy jako jedyni w Europie szatowali Żydów, tak? Podczas II wojny. Jakie były jeszcze wypowiedzi Piszewskiego? Skandaliczne. Wybranie udziału w Holokauście, no to już taka jest taka patologia, prawda? Czyli dopuszczam do czynienia, wiecie, Znaczy, słuchajcie, w państwie poważnym podkreślam, taka osoba powinna siedzieć w pierwszy, wiecie, bo to jest... Proszę, ale proszę o język, bo to jest, wiecie, opinie pana mnie też nie interesują. Proszę, pytanie. Proszę pana, czy wypowiedź, ta, która została przeze mnie panu przytoczona, która jest przedmiotem postępowania, czy wypowiedź, zwłaszcza te dwa słowa, parchaty Żyd, również odnosiła się do pana Piszewskiego? No najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej wypowiedź parchaty Żyd odnosiła się do Piszewskiego. Proszę pana, czy ta wypowiedź miała również charakter znany, znaczy ta kompilacja tych słów, czy ona też nawiązuje do pewnej kultury żydowskiej i w ogóle do pewnych zwyczajów i kultury wypowiedzi w kontekście historycznym, w kontekście tego, w kontekście też działalności artystycznej mojego klienta. Wiecie, jak ktoś czytał Talmud, to przecież to nie jest język miłości, jak dokładnie wiemy. To jest Talmud. Księga żydowska, prawda? Pamiętamy, ta się tak mówi, prawda? Koran, coś jak nas Biblia, prawda? Zresztą można rzec. Proszę pana, ale do rzeczy, proszę odpowiadać na pytanie. W jakim to kontekście miał odnosić się parchaty Żyd? Czy to też miał wątek kulturowy, historyczny? Tak. A skąd pan teraz, na jakiej podstawie pan opiera to stwierdzenie, że akurat parchaty Żyd to miała być wypowiedź w kontekście historycznym? Na podstawie takim, że Bartłomiej to akurat erudyta. Ja to twierdzę na podstawie takiej, że Bartłomiej jest... Historyk zapaleńc, ale artysta. Historykiem zapaleńcem, artystą. W swoich pracach. To są pana przypuszczenia. Nie, akurat czytałem wielokrotnie. Bartłomiej, już tak wyrażam, ma kwiecisty język i jest erudytą, tak? Więc też jak pamiętam, jak sam z nim wielokrotnie rozmawiałem, no to on bardzo często używa nawiązań historycznych, takich artystycznych. Proszę pana, czy nawet w swoich pracach też czy o tej konkretnej wypowiedzi pan z oskarżonym rozmawiał? Nie. Nie rozmawiałem z oskarżonym o tej konkretnej wypowiedzi. Proszę kolejne pytanie. Proszę pana, na początku wypowiedział się pan, że znana jest panu działalność mojego klienta. Również udzielał pan tak pan setek wywiadów. W związku z tym ta znajomość pana nie takie, że pijecie kawy i rozmawiacie o swoich rodzinach, tylko ta znajomość na poziomie mężczyzn interesujących się sprawami polskimi. Czy na podstawie tej znajomości jest pan też wyprowadza swoje wypowiedzi i wiedzę, że był to kontekst i też intencja oskarżonego. Czy też z tego powodu pan wyprowadza takie wnioski? Absolutnie tak. Bartłomiej, że ja w całej swojej pracy artystycznej głównie skupia się na polskiej niepodległości. Ta praca jest panu znana. Sam chciałem, to mnie nie stać jeszcze, ale sam chciałem kiedyś mojego rzeźby zamówić. Może kiedyś to nastąpi. Proszę kontynuować.
Więc tak, no absolutnie. Z tego już wiele lat też mówię, nie jestem znawcą rzeźbiarstwa, ale no Bartomi w swojej pracy teraz na przykład się skupia bardzo mocno, wiem, bo czytałem też na pomniku rzeźbi wołyńskiej, prawda? Na pomnikach ojca założycieli. Proszę pana, ale proszę przejść do odpowiedzi na pytanie. No odpowiadam. Proszę pana, czy osoba Piszewskiego również w sposób szczególny skupia się na działalności mojego klienta, właśnie próbując przypisać mu intencje, których nie miał. Wedle pana wiedzy i wedle pana znajomości samego pastora. Z tego co wiem, tak, były jakieś konflikty. Może chodzi o zazdrość, to już między panami, jak ta relacja. Tak, ale nie chodzi mi o relację osobistą, czy zazdrość, nie wiem, o popularność, tylko mi chodzi o tą polemikę i ten konflikt natury światopoglądowej, natury historycznej. Tak? Jeżeli ktoś mówi w przestrzeni publicznej, że Polacy mordowali Żydów w czasie II wojny światowej, to chyba jeszcze nie umrze, no to chyba każdy Polak by zareagował. No tak, ale chodzi teraz, wie pan, ale nie każdy Polak zareagował, może powinien i wielu zareagowało, ale dopiero prokuratura zainteresowała się, kiedy Bartłomiej Kurzeja zareagował. I w związku z tym chciałem pana zapytać. No właśnie nie, ale moje pytanie jest, że właśnie w tym, no ja też mam takie problemy, wie pan, że ja natomiast chodzi o to, że pan był uprzejmy pomóc, znaczy panu jadłem swoją wiedzę w kwestiach właśnie tego, że ta polemika, czy ostra, czy właśnie no ten konflikt, no tak, konflikt natury tego, jak to widzi rzeczywistość. No i te różnice po prostu w widzeniu rzeczywistości, one się przejawiają w różnych wypowiedziach, zarówno Piszewskiego, jak i Kurzeli. W związku z tym, żeby pan właśnie więcej na ten temat powiedział. Czy taka wypowiedź też ma kontekst szerszy w związku z działalnością Piszewskiego? Tak, no, oczywiście, że tak. No, jeżeli Bartłomiej Kurzeja tutaj wprost, że tak wyraźnie zbijał pewne informacje Piszewskiego, no to tak. Z czym to się spotyka właśnie? Jak są odbierane przez Piszewskiego z pana obserwacje dziennikarskie również? Jak się odbija na Piszewskim to, że podawana jest prawda i ad vocem jego wypowiedzi zupełnie odmiennie się przedstawia rzeczywistość? Jak on wtedy reaguje? Czy te reakcje są adekwatne, czy są one jakoś są inne? Piszewskiego. Zwykle koncert reaguje na to, żeby się wypytać o swoje zasady. Proszę więcej szczegółów na ten temat. To takich szczegółów to nie wiem, to pisarz, tą agresję słowną widać, prawda? Jaką agresję słowną widać u Piszewskiego? Prawda, jakieś zdenerwowanie, prawda? A ja mam takie pytanie teraz, bo to jest istotne, że świadek był pomawiany przez Ondrzyk, ale czy spotkał się z mataczeniem substancją dowodową dokonaną przez przedstawicieli OMZRY. Nie wiem, czy mogę, jeszcze jestem nadal z nimi w sporze prawnym, więc jeżeli osoba za dużo, to by było też wykorzystane przeciwko mnie, więc głównie teraz z tym gawłem. Wiem, że jakby ten przestępca siedzi w Norwegii i z Norwegii pomawia, więc to musiałbym skonsultować z moim prawnikiem, więc teraz w tej chwili nie odpowiem na to pytanie, konkretnie. Pytanie jest tutaj konkretne i też czy świadek... Ale wcześniej się mogę odnieść. Wcześniej tak, manipulowali i mataczyli dowodami, tak. Wcześniej tak. To częstniejsze jest sprawa, tak. Z tych, co wygrałem w Sądzie Najwyższym, to oczywiście to było wycięte z kontekstu i ten film pomontowany w taki sposób, żeby proszę pana, proszę usiąść, albo zaraz panu proszę. Proszę. Proszę pytanie. Czy świadek kojarzy moje wpisy razem połączone ze zdjęciami? Często się to zdarza, czy w ogóle? No tak, bardzo często wrzuca, Bartłomiej, że wrzuca
nie wiem, czy jakąś rzeźbę słonia. To jest pytanie wychodzące poza tezę rządową. Wysoki sądzie, bo tutaj było do tego wpisu dołączone zdjęcie i to jest bardzo ważne pytanie. Czy pan świadek kojarzy, aby przy tym wpisie było zamieszczone jakiekolwiek zdjęcie? I pamiętam, mam przy ale czy tak? Proszę pytanie. Co jeszcze zdjęcie? Proszę pana, czy znajomość pana parkunia dłużej pozwala panu stwierdzić, żeby znieważał lub drużynę? No nie, nie ma takiej możliwości. Czym innym jest odpowiadanie na kłamstwa, a czym innym i obronę majestatu przed Rzeczypospolitej Polskiej, ta osobiczna, i zbieranie z informacji. Panie mecenasie, to jest pytanie o opinii świadka, nie o wiedzy i fakty. Nie nawiązuje do tego, że świadek miał być dopuszczony. Spotkał się pan w związku z tym, że pan też wywiady robił ogólnie obserwuje jego działalność, jak również docenia jego artystyczną działalność życiarską. Czy w tym kontekście jego wyrażanie się ma charakter przede wszystkim taki artystyczny, dający do myślenia, pobudzający do myślenia również w kwestiach relacji polsko-żydowskiej. Również, to nie jest opinia, świadek ma wiedzę na temat jego wypowiedzi oskarżonego w kontekście swojej działalności. Zresztą sam pan powiedział, że jako artysta jest dosyć kwieciście pewne rzeczy przedstawia, pewne rzeczy przedstawia bardziej dosadnie, a jednocześnie chce dotrzeć do adresata. Czy w związku z tym pan się spotkał z takimi wypowiedziami? Ja w ogóle bardzo nie jak użyję, tak widzę jakiegoś stańczyka, bo on poprzez swój wyraz artystyczny bardzo często zwraca uwagę właśnie na także przywary Polaków, ale także historię Polski. To, co mi się najbardziej podoba, są właśnie takie polityczne jak niepodległości Polski. Tutaj przyznam, że taki troszkę nawet jest tematu w tym kontekście. No więc tak, no oczywiście, no, artysta jego pracę bardzo mocno pobudzają. Tak? Proszę pytanie. Proszę pana, w kontekście. Czy można łączyć w tej wypowiedzi, tak jak pan jest ona znana głównie, bo ją przytoczyłem panu przed jakimś czasem, i chodzi o to, że kiedy jest wypowiedź, że Katyń to zbrodnia żydowska na polskim narodzie, a jednocześnie Parchaty Żyd. Czy te wypowiedzi są jakby dotyczą różnych kwestii? Że po pierwsze mówi się tutaj o narodzie żydowskim, czy tam osoby, ale które... Ale pytamy pana świadka o coś, na co nie został tak powołany. Jego opinię na temat wypowiedzi. Czy sama wypowiedź Parchaty Żyd ma inny kontekst, bo zwraca się, tak jak pan powiedział, do Piszewskiego, a od tej części wypowiedzi, kiedy się mówi o narodach, o wymordowaniu, pani o działalności Żydów jako takich, angażujących się w organizację. Pytamy na temat opinii o tej wypowiedzi, na co pan świadek nie został dopuszczony. Proszę, więc ja uchylam to pytanie, panie mecenasie. Proszę trzymać się tezy dowodowej. Jeszcze raz w takim razie przytoczę część tej wypowiedzi pana kolegi. I chciałbym, żeby pan powiedział, czy są tutaj dwa, czy jedno pojęcie Żyda. Parchaty Żyd wie, i druga część, że Katyń to żydowska zbrodnia na narodzie polskim. Dwa pojęcia Żyda. Parchaty Żyd wie. Czy to dwa pojęcia? Ja uchylam to pytanie. Pan świadek jest opinia pana świadka na temat tej wypowiedzi. Na temat treści tej wypowiedzi. Pan świadek nie jest biegłym, no, na to okoliczność nie został powołany. Czy jeszcze jakieś inne pytania? Świadek tu powiedział, że w literaturze. Może jakiś przykład literatury? Uchylam pytanie. Pan świadek nie jest przesłuchiwany w charakterze biegłym. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Czy jakieś pytania? Tak, ja jeszcze poproszę. Proszę pana, czy... Jeżeli państwo będą komentowali, to następny termin odbędziemy tylko z udziałem pana oskarżonego i obrońcy. To jest szantaż. To nie jest szantaż. To jest dbanie o porządek na sali. Państwo nie mają udzielonego głosu. Proszę bardzo, panie mecenasie. Dziękuję. Proszę świadka jeszcze. Ta kwestia... Czy pan chce opuścić salę w tym momencie? Przed chwilą powiedziałam, no lekceważy pan to, co mówi sąd do pana. No co to są za zachowania, proszę państwa. No jesteśmy dorosłymi ludźmi, szanujmy się. To nie jest pole do wymieniania opinii. Mnie państwa opinii nie interesują. Jestem tu w innym charakterze.
I proszę nie przeszkadzać. To w ogóle przeszkadza również. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę pana, jeszcze takie już ostatnie pytanie. Czy, znając tak mojego klienta, pan ma, czy pan jakikolwiek zdradzał, takiego pan też spotykał, bo do wywiadu trzeba się przygotować, prawda? Jest jakaś zapowiedź danego wywiadu, programy. To też są te rozmowy kuluarowe. Moje pytanie jest o to, czy tak naprawdę pan Bartłomiej Kurzeja nienawidzi tych Żydów? Czy on ich zwalcza? Czy to są po prostu... Czy, jak ma nastawienie? Nie, absolutnie. Nie jest żadnym antysemitą. Nie jest antysemitą. Mimo kultury to jest bardzo przyjemny, miły człowiek. Bardzo kulturalny. Nie jest antysemitą. Jest bardzo inteligentny. Z szeroką wiedzą na wiele tematów, nie tylko artystycznych. Przede wszystkim historyczne, jak wspomniałem wcześniej, więc na pewno jest takim interlokutorem dobrym. Jak kogoś, kto jest także inteligentny, robi sobie na przykład porządek historii Polski, na przykład tego świata. Bardzo panu dziękuję. Dziękujemy za stawiennictwo. To wszystko w dniu dzisiejszym. Mogę pana opuścić salę. Dziękuję bardzo. Celem kontynuowania odbywania świadka. Ale możesz zostać. Tak? Muszę lecieć. Tak? Muszę. Trzymaj się. Ja będę miał tutaj taką prośbę, żeby odpowiednio czasu wygospodarować na ewentualnie mogę cenę materiału dowodowego. Też zarówno ja, jak i szanowny klient będziemy chcieli trochę czasu poświęcić na temat oceny całego materiału i przekonać sąd do naszej oceny wątku, który został określony jako przedmiot oskarżenia. W związku z tym prosiłbym o odpowiednie wygospodarowanie czasu, chyba że sąd bierze pod uwagę, że te wypowiedzi nasze końcowe będą mogły zająć po prostu oddzielną rozprawę. Odroczyć rozpoznanie sprawy do dnia 24 kwietnia, godzina 11, sala 379. Przepraszam, mam zajęty termin. Jeżeli 24 kwietnia, tak? Tak, o godzinie 9 na sądzie 11, również sprawa duża, że chciałbym się zgłosić. Kwietnia, godzina 11. Pan mecenas prosił o 11, tak? Godzinę? Tak, nie wcześniej niż 17. Tak, dziękuję bardzo. Czyli 17 kwietnia, 11, sala 379. Na celu mi wezwać świadka, obrońca oskarżonego, zawiadomiony, zawiadomiony w dniu dzisiejszym. Oskarżyciela zawiadomić wokandu. Dziękuję za stawienie. To jest środa. To jest środa. Jak długo są przewidywane czasu? Zabezpieczymy tyle, ile będzie potrzeba. Ewentualnie to jest koniec planowany? Zobaczymy. Dziękuję. 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 Do widzenia. Dziękuję mi bardzo, Wysoki Sądzie. Przepraszam je za niedogodne. No. Za pieniądze podatnika. No tak. Jeszcze raz, 16 kwietnia, tak? 17 kwietnia o 11, sala 379 chyba, tak? 16 kwietnia, godzina 11. Godzina 11. Dziękuję. W Dzień Niepodległości Syrii. Tak. Rocznica. Ja z Damaszku szalik specjalnie, żeby widział. No, to widzi. Damaszczański ten. To jest ten wzór. Z Damaszku. Ostatni mój pobyt w Damaszku. No. No dobra, to na tym kończymy. Będziemy się spotykać za 2 miesiące prawie. Więcej. No, na razie.